Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej omówieniu strategicznego rozwoju Grupy Orlen. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do obejrzenia krótkiego materiału wideo. Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić strategicznego partnera, który obejmie 30% wydzielonej rafinerii gdańskiej, który obejmie hurt, który obejmie część paliwa lotniczego. Jest nim firma Saudi Aramco. Saudi Aramco nie idzie z trendami. Saudi Aramco wytycza trendy. Wytycza trendy w Europie i na świecie. Trendy technologiczne, trendy rozwoju wielu filarów. Saudi Aramco jest światowym producentem ropy naftowej, największym producentem ropy naftowej, liderem rozwoju nowoczesnej petrochemii. Globalny lider w segmencie ropy i gazu, posiada dostęp do nowoczesnych technologii, posiada tysiące opatentowanych rozwiązań, posiada bazę badawczo-rozwojową na całym świecie. Proszę Państwa, to nie jest tylko, co podkreślam, spełnienie warunków za Raczyk. Podpisaliśmy również 3 inne umowy. Bardzo ważne umowy, strategiczne umowy, tak samo ważne, sądzę, że nawet bardziej ważne niż warunki zaradcze. To jest umowa ramowa w kwestii analiz i inwestycji w petrochemię. Ta umowa dla nas jest bardzo ważna. Przemysł petrochemiczny jest przemysłem, który ma przyszłość. I to długą przyszłość. Strona saudyjska posiada wiele rozwiązań, które są konieczne do zastosowania również u nas. Dam Państwu jeden przykład. Przez 13 lat w Europie zlikwidowano 30 rafinerii. W ciągu ostatnich lat wygaszono 5 następnych rafinerii. Dziś przerób ropy trzeba coraz bardziej ukierunkować na przerób w zakresie petrochemii. Dziś rafinerie w Europie mają konwersję na petrochemię około 13-15%. Saudi Aramco konwersję na petrochemię ma ponad 25%, a w laboratoriach i badaniach opracowuje konwersję na petrochemię 80%. Czyli kwestia nadpodaży paliw przez te rozwiązania może być zdecydowanie rozwiązana. To nie jest tylko to. Najnowocześniejsze katalizatory. To jest również wiele rozwiązań zeroemisyjnych, bo zarówno PKN Orlen ogłosił zeroemisyjność, jak i firma, potężna firma globalna również ogłosiła zeroemisyjność. Ale to ma być zdrowa zeroemisyjność, oparta o technologię nieobciążająca rynku, ani nieobciążająca nadmiernie klientów. Technologia, na którą stać będzie mieszkańców, klientów i świat. Saudi posiada te technologie, z których również będziemy korzystać. To, co podkreślam, posiada bazy badawczo-rozwojowe na całym świecie. Wydaje miliardy dolarów na badania i rozwój. I również w procesach, których będziemy wspólnie zainteresowani, będziemy z tego dorobku w procesach,
które uznamy korzystać. Następna umowa, którą podpisujemy, to jest w zakresie R&D, badań i rozwoju. To jest kwestia badań, kwestia rozwoju. Ta umowa jest podpisana z firmą SABIC, integralną częścią Saudi Aramco. Firmą, która również jest firmą globalną w zakresie petrochemii na całym świecie. By utrzymać poziom rozwoju petrochemii, który już zaczęliśmy, by utrzymać poziom jakości paliw, podpisaliśmy trzecią bardzo ważną umowę. Umowę związaną z gospodarką tak naprawdę regionu. To jest umowa na dostawę ropy. Ważna jest solidność w dostawach, jakość ropy i paleta gatunków rop, które są ważne do budowy stabilnej, mocnej petrochemii. Podpisaliśmy umowę na dostawę do 400 tysięcy baryłek dziennie, czyli zjednoczony koncern w systemie przerabia ponad 40 milionów ton ropy. Ta umowa to 20 milionów ton ropy, która popłynie w różnych kierunkach. Oczywiście popłynie do rafinerii Lotosu, popłynie do rafinerii Płockiej, popłynie również do Morzejek. Tu pragnę zaznaczyć, że rafineria Morzejki zabezpiecza takie rynki w produkty jak Łotwę, Litwę, Estonię, część Ukrainy i również w dużej sile zabezpiecza rynek polski. Do dwóch rafinerii czeskich, które zabezpieczają produkty dla państwa czeskiego, częściowo dla Słowacji, częściowo również posiadamy około 13% rynku na Węgrzech, ale również posiadamy część rynku, ponieważ posiadamy również stacje w Niemczech, posiadamy część rynku niemieckiego. Ta ropa jest bardzo ważnym elementem w całym tym procesie. Jeżeli chcemy więcej ropy przerabiać, to oczywiście musimy bardziej rozbudowywać petrochemię. Jeżeli chcemy utrzymać te rafinerie, musimy zdecydowanie stosować nowe technologie. Jeżeli chcemy mieć alternatywne paliwa, strona saudyjska już jest daleko posunięta w alternatywnych paliwach, które niedługo musimy implementować w gospodarkę. Nie mamy na to czasu. Saudi Aramco nie tylko będzie mocno obecne w Polsce, czyli w tym regionie, ale jest obecne w wielu regionach świata. Wszędzie, gdzie jest obecne, ma wysoką kulturę biznesu. I nie tylko rozwija firmy, tylko technologicznie rozwija również tamtejsze gospodarki. Drugim, proszę Państwa, naszym partnerem w zakresie stacji jest firma MOL. Zgodnie z decyzją komisji mamy zbyć około 400 stacji. To 400 stacji zbywamy na rzecz MOL-a, ale MOL zbywa na rzecz koncernu 200 stacji. 150 stacji na Węgrzech, ponad 40 stacji na Słowacji. To 400 stacji. W zetknięciu z tymi 200 stacjami, które przejmujemy, ma podobny poziom EBITDA. Jeszcze raz podkreślam, podobny poziom EBITDA. Ale to nie wszystko. Za pozostałe środki, które otrzymujemy za sprzedaż stacji, negocjujemy, jesteśmy bliscy końca negocjacji na pozyskanie następnych ponad 100 stacji w regionie. Oprócz stacji, które odsprzedajemy i kupujemy, proszę Państwa, zostaje ponad 100 stacji Lotosu. Tam, gdzie w mikrorynkach nie mamy koncentracji, te 100 stacji przejdzie rebranding na markę Orlen. Szanowni Państwo, nie można mieć stacji koło stacji. To nie jest podejście ekonomiczne. Jesteśmy w regionie. W regionie mamy rafinerię. W regionie mamy rynek hurtowy. Mądra firma w regionie również rozmieszcza sieć stacji, by przekładać poziom wolumenów również na detal,
i by przekładać rozwój detalu w regionie. I tak właśnie będziemy robić. Będziemy zwiększać udział stacji paliw, proszę Państwa, w regionie. Proszę Państwa, następnym partnerem w zakresie asfaltów i logistyki jest polska firma Unimot z polskim kapitałem. Proszę Państwa, firma w zakresie biododatków NWN, mająca również wielkie doświadczenie w zakresie biododatków. Szanowni Państwo, na koniec swojej wypowiedzi chciałem podziękować wszystkim, którzy wierzyli w ten proces. Pamiętam 4 lata temu, jak zaczynałem ten proces, osoby, które mnie otaczały w większości, twierdziły, że jest to niemożliwe, że przez 30 lat nie udało się zbilansować tych koncernów. Przez 30 lat polskie państwo i polska gospodarka ponosiła definitywne straty w związku z tym, że nie zbilansowała zakupu ropy, nie zbilansowała spółek zależnych, nie zbilansowała i nie wykorzystała potencjału właśnie tych dwóch firm. Ale dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, dzięki zaangażowaniu wspaniałych doradców, dzięki zaangażowaniu międzynarodowych firm prawniczych i polskich firm, dzięki zaangażowaniu pracowników Orlenu, pracowników Lotosu, zarządu Orlenu, któremu dziękuję, zarządowi Lotosowi, któremu dziękuję i dzięki zaangażowaniu również MAP-u, dzięki zaangażowaniu pana premiera Sasina i dzięki wszystkim, którzy przyczynili się do tego procesu. Udało się nam dojść do tego momentu. I te czasy, w których jesteśmy, pokazują, że ten kierunek jest słuszny. Musimy jak najszybciej zbilansować biznes, by przejść transformację, by utrzymać się na tych rynkach i by nie być firmą wycofującą się z tych rynków. Ale to by nastąpiło samoczynnie. Jeżeli nie posiadalibyśmy technologii, wycofalibyśmy się z tych rynków. Nie decyzjami. Wycofalibyśmy się z tych rynków, będąc technologicznie słabi. Stabilność gospodarki, stabilność regionu wymaga nowych rozwiązań, nowych produktów. To nie jest tylko biznes. To jest bezpieczeństwo nasze gospodarcze, ale to jest przede wszystkim bezpieczeństwo naszych klientów. Dbamy o naszych klientów. Chcemy produkować innowacyjne produkty, nowoczesne paliwa. Chcemy inwestować w wiele obszarów, tak jak od parunastu lat to czynimy. Z dobrem rynku, z dobrem gospodarek w regionie, bo ta firma ma duży wpływ również na rynku. Dlatego pokazałem Państwu też, jak nawet wygląda rozmieszczenie naszych rafinerii. To był ciężki proces. To był ciężki proces dojścia do tego etapu, którym jesteśmy. Ale powiem Państwu, że nie poddamy się. Pójdziemy dalej, skończymy ten proces do końca, zajmiemy się następnym procesem, by zbilansować gaz w koncernie, byśmy stworzyli koncern, który będzie miał przychodów z rzędu 220 miliardów złotych. Koncern, który przeprowadzi transformację dla dobra rynku i dobra naszych klientów. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję za tak liczne przybycie na naszą konferencję. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście jest historyczny dzień. To prawda, co powiedział na wstępie pan prezes Daniel Obajtek. To jest dzień, na który czekaliśmy i na który pracowaliśmy od bardzo wielu lat. Sam projekt połączenia Orlenu i Lotosu, tej fuzji, historycznej fuzji, to jest projekt, który narodził się już kilkanaście lat temu. Dzisiaj wracam myślami do tamtych lat, do czasów prezydentury świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był, można powiedzieć, ojcem, był pomysłodawcą tej fuzji. Już wtedy widział, że dwie firmy działające na tak jednak ograniczonym rynku jak rynek polski, których wiodącym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, powinny się połączyć. Powinny połączyć swoje siły, swoje możliwości, swój potencjał do tego, aby móc się dużo szybciej rozwijać i pracować również na rozwój naszego kraju i na rozwój regionu. Wtedy była to idea, która wydawała się bardzo trudna do zrealizowania, która będzie wymagała
wiele pracy, wiele argumentów, które musiały się pojawić w tej przestrzeni zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Idea, która nie było wiadomo, czy uzyska też zgodę odpowiednich organów Unii Europejskiej ze względu na koncentrację rynku. Dopiero w 2016 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło odpowiedzialność za Polskę, te prace ruszyły z kopyta. Ruszyły z kopyta, a szczególnego tempa nabrały wtedy, kiedy prezesem PKN Orlen został pan prezes Daniel Obajtek. Chciałbym mu w tym dniu i w tym miejscu za to podziękować, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I dzisiaj... I dzisiaj możemy cieszyć się, że Orlen, Lotos są firmami, które mogą pozyskiwać tak ważnych, strategicznych partnerów. Mogą pozyskać takiego partnera, jakim jest Saudi Aramco, firma, która jest firmą globalną, jest największym producentem dzisiaj paliw, jest liderem, jeśli chodzi o rynek chemiczny, jeśli chodzi o produkcję chemiczną, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. Nie byłoby to możliwe, gdyby rzeczywiście nie ta wielka myśl, ten wielki projekt, ten wielki rozwój, jaki w ostatnich latach przeżywa Orlen i przeżywa polski przemysł, dzięki temu polski przemysł chemiczny i petrochemiczny. Szanowni Państwo, ta nowa firma, u której progu powstania dzisiaj jesteśmy, ten nowy koncern paliwowo-energetyczny, ale również chemiczny, to jest wielka szansa dla Polski. To jest wielka szansa dla polskiej gospodarki na to, aby skutecznie zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami, jakie dzisiaj przed nami stoją, wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną, związanymi ze zmianami, globalnymi zmianami, jeśli chodzi o nowe źródła energii, nowe źródła paliw. To jest szansa dla regionu, żeby wybił się na niezależność. Ten region, który przez wiele dziesięcioleci był obszarem, w którym lokalne firmy były tylko tłem dla działania innych zagranicznych koncernów, staje się dzisiaj regionem, który jest w stanie wygenerować ważny podmiot, którego działalność będzie dostrzegalna już nie tylko w Polsce, nie tylko w naszym środkowo-europejskim regionie, ale który ma ambicje, żeby wychodzić szerzej, ma ambicje, żeby wchodzić na nowe rynki. Cieszę się, że dzięki tym umowom, tym decyzjom, które zapadły, to stanie się możliwe, że dzięki tej umowie z koncernem MOL Orlen będzie mógł również wchodzić na nowe środkowoeuropejskie rynki. Słyszeliśmy, mówił o tym pan prezes Obajtek, o stacjach benzynowych Orlenu, które pojawią się na Węgrzech i na Słowacji wraz z Czechami, Litwą, Niemcami, no i oczywiście Polską, tą ojczyzną Orlenu. To już jest potężny terytorialny zasięg. To już jest tak, że ten orzeł Orlenu będzie rozpoznawalny, będzie obecny w naszym całym środkowoeuropejskim regionie. Regionie, który potrzebuje szybkiego rozwoju, który potrzebuje takiego inwestycyjnego impulsu, który potrzebuje dostępu do nowych technologii, aby móc szybko gonić te kraje europejskie, które dzięki różnego rodzaju historycznym uwarunkowaniom dzisiaj są lepiej rozwinięte od nas. Mam nadzieję, że te decyzje, które zapadły, jestem o tym pewny, właśnie temu będą służyć, a ze szczególną radością witamy w naszym regionie, w tym jeszcze pełniejszym wymiarze, bo przecież Saudi Aramco było obecne również dotychczas, właśnie ten wielki globalny koncern. Traktujemy współpracę z państwem jako rzeczywiście szansę na to, aby wykorzystać ten czas, wykorzystać te wszystkie możliwości, które dzisiaj mogą być w naszych i są w naszych rękach do tego, aby się jeszcze szybciej rozwijać, budować potęgę i budować zamożność naszych obywateli i obywateli naszego regionu. A jestem przekonany, tak jak powiedział pan prezes przed chwilą w swoim wystąpieniu, że to jest taka współpraca, która ma sens dla obu stron. Nie tylko dla Orlenu, nie tylko dla Lotosu, nie tylko dla tej nowej firmy, która tego wielkiego Orlenu, który za chwilę stanie się faktem, ale również dla Saudi Aramco, że to jest taki
takie uzupełnienie rzeczywiście tej światowej ekspansji, którą państwo przez wiele dziesięcioleci prowadzicie i że myślę, że ta umowa i ta współpraca da wam również satysfakcję i poczucie, że to był dobry biznes, bo przecież tak naprawdę o ten biznes w ostatecznym rachunku chodzi. To wydarzenie jest właśnie przede wszystkim dzisiaj wydarzeniem biznesowym, ale nie mogę uciec również od tego narodowego wymiaru tego wydarzenia. Jako minister aktywów państwowych i to ministerstwo, które było obecne w tym procesie od początku. Od początku bardzo ściśle współpracowaliśmy z zarządem i z Radą Nadzorczą Orlenu, Lotosu. Mam wielką satysfakcję, że dzisiaj jesteśmy w tym momencie i możemy powiedzieć, że wchodzimy właśnie na ostatnią prostą do tego, żeby ten wielki projekt, który, jak wspomniałem na początku, był wizjonerskim projektem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mógł zostać zrealizowany, że będziemy mogli my, ale ci również, którzy przyjdą po nas, nasi następcy, mieć satysfakcję, że Polska dołącza dzisiaj do tych krajów, które dysponują taką światowo rozpoznawalną marką. Dysponują firmą, którą możemy się poszczycić. Firmą, która nie jest tylko właśnie firmą lokalną, ale jest firmą o szerokim międzynarodowym wymiarze. Serdecznie gratuluję wszystkich tych decyzji, które dzisiaj zapadły. Dziękuję wszystkim tym, którzy swoją ciężką pracą do tego momentu doprowadzili. Dziękuję również tym, którzy musieli podejmować trudne, biznesowe, ale odważne decyzje. Panom prezesom, czterech, bo przecież mamy również tutaj Lotos, którym nie zapominajmy, bo jest ważnym elementem tego procesu. Wszystkim państwu prezesom, państwu zarządom, radom nadzorczym serdecznie dziękuję. Gratuluję. Gratuluję, bo myślę, że to jest wielkie dzieło historyczne, że ten dzień, którym dzisiaj jesteśmy, rzeczywiście w annałach polskiej gospodarki, w annałach Polski zapisze się złotymi zgłoskami. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze.